Narodowa pielgrzymka ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Polski, wzdłuż granic Polski dotarła dziś do Suwałk. Charakterystyczny pojazd z obrazem Chrystusa Króla można było dziś zobaczyć przy ulicy Kościuszki. Pielgrzymi to grupa osób, która od kilku miesięcy podąża wzdłuż granic Polski. Po drodze odwiedzają kościoły i miejsca kultu. Modlą się, aby w kraju panowało prawo Boże. Skład pielgrzymki regularnie się zmienia. Jedni piątnicy odchodzą, inni dołączają. To osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy. Jak mówi Sławomir Zakrzewski, który uczestniczy w pielgrzymce od samego początku, pierwotnie wyprawa miała przejść z Częstochowy do miejscowości Chojna, gdzie znajduje się obraz Chrystusa Króla, który został podarowany przez amerykańską Polonię z Chicago. To właśnie z kopią tego obrazu podróżują piątnicy. Na miejscu uznali, że powinni iść dalej. Postanowiliśmy w dowód jakby uznania czci pójść z pielgrzymką dwutygodniową do tej Chojny, z Częstochowy. Po dwóch tygodniach, gdy doszliśmy, pewne znaki wskazywały na to, że nie można zakończyć na jednej uroczystości związanej z Chrystusem Królem Polski, że trzeba iść dalej. Także wyruszyliśmy, zaczynając od 29 maja, ruszyliśmy 13 czerwca po uroczystościach w Chojnie Królewskiej. Ruszyliśmy dalej poprzez Szczecin, Świnoujście, Koszalin, wzdłuż wybrzeża. I dotarliśmy, dzięki Bogu, tutaj jesteśmy z panami w Suwałkach, na rondzie, gdzie przed chwilą pielgrzymi się przygotowywali do sezonu zimowego. Kupiliśmy sobie po prostu buty na drogę, bo zamierzamy kontynuować pielgrzymkę niezależnie od pogody, czyli także i w okresie jesienno-zimowym. Przed nami między innymi Lubelszczyzna, Bieszczady i góry. I zamierzamy dotrzeć. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale zamierzamy dotrzeć. W swoich modlitwach zawierzają Bogu odwiedzenie miasta i wsi, prosząc, aby w Polsce było stanowione prawo Boże. Zaznaczają, że pielgrzymka jest apolityczna, bez żadnych agitacji i manifestacji. Intencją jest to, że oddajemy Panu Jezusowi pod władanie wszystko, co Polskę stanowi. Wioski, miasta, parafie, domy, poszczególne rodziny i nas samych, żeby Jego prawo było w Polsce stanowione. Mamy taką schizofrenię. W Kościele jest inne prawo, 5 metrów za kościołem jest inne prawo. No i katolik żyjący w dwóch światach nie wie, co ma robić, kogo ma się słuchać, czy pana prezydenta, czy pana premiera, czy Sejmu, czy prawa Bożego. Pragniemy, no my to wymadlamy, to jest pokojowa pielgrzymka, nie robimy jakichś manifestacji jakichś politycznych, nie staramy się agitować za jakąś opcją polityczną, jedynie za prawem Bożym. Jednoczymy, staramy się jednoczyć, bo w łączności z Kościołem uczestniczymy w życiu Kościoła we wszystkich jego formach. Oprócz tego, że idziemy pieszo, mamy możliwość dojeżdżania w miejsca, gdzie nas zaproszą wierni na takie piękne uroczystości, modlitwy, tak jak na przykład do Lichenia.